Jednym z najbardziej uroczych zakątków Polski są Pieniny. I tam właśnie zmierzamy. O wszelkich niedogodnościach podróży szybko zapominamy, ponieważ za oknami autokaru ukazują się nam coraz to nowe, piękne krajobrazy. Mijamy miasta, miasteczka i malowniczo wtulone w kotliny wioski. Ale największe wrażenie robią na nas majestatyczne, ośnieżone Tatry, które towarzyszą nam pod koniec podróży. Za stolicą Podhala, Nowym Targiem, mamy pierwsze spotkanie z folklorem góralskim. I znów nasz wzrok przyciągają ośnieżone szczyty, pięknie odbijające się od majowej zieleni łąk i niebieskich wód zbiornika Czorsztyńskiego. Mijamy Krościenko nad Dunajcem i oto przed nami widok na charakterystyczną skałkę na rzece. To już Szczawnica, miasto leżące w dolinie Grajcarka, prawobrzeżnego dopływu Dunajca. A Skalny to nasza baza, stąd będziemy wyruszać na zwiedzanie ciekawych zakątków tej krainy i wracać na posiłki i odpoczynek. Nowy dzień zapowiada się bardzo ciekawie. Przewodnik zaproponował nam zwiedzanie wąwozu Homole i daleki spacer grzbietem Małych Pienin. Autokarem dojeżdżamy do wsi Jaworki, która od lat powojennych jest etniczną stolicą regionu łemkowskiego, zwanego Rusią Szlachtowską. W pobliżu tej wsi znajduje się bardzo atrakcyjny wąwóz Homole, mający długość około 800 metrów. W 1963 roku na terenie wąwozu został utworzony ścisły rezerwat, którego celem jest ochrona cennego krajobrazu i wielu osobliwości przyrody. Dawna cerkiew, która no, oczywiście po akcji Wisła, znacie tą historię, państwo przesiedlenia, krew się polała, wysiedlono stąd ludzi, przyszła ludność napływowa i ta cerkiew spełnia w tej chwili rolę kościoła. Dnem doliny płynie potok Kamionka, który wita turystów przyjemnym szumem i kryształowo czystą wodą. Przez prześliczny wąwóz płynie strumyk przedziwnie kapryśny, żwawy, skoczny. Strome ściany strzelają turniczkami przeróżnych kształtów, jakby wykute z czerwonego i białego marmuru. Homole to miniatura Pienin z ich dzikością, malowniczością i romantyzmem. To zakątek stworzony z kamiennego uroku, z wody i zieleni. Tak o wąwozie pisał Jan Wiktor, którego imieniem nazwano rezerwat Homole. Po minięciu wysokich skał krajobraz zmienia się na bardziej leśny. Pojawiają się też rumowiska dużych głazów. Jest to najbardziej malowniczy odcinek biegu Kamionki. W korycie leżą olbrzymie głazy, które tworzą liczne kaskady. Kamionka z szumem toczy po nich swoje czyste i zimne wody. Przez potok przerzucone są drewniane mostki, a podejście pod strome zbocza ułatwiają drewniane stopnie i poręcze oraz stopnie wykute w skale. To jest najtrudniejszy odcinek do pokonania. U wylotu wąwozu wznosi się Czajakowa Skała, a po drugiej stronie tak zwane kamienne księgi, z którymi związane są wierzenia Łemków. Zielona polana, na której się znajdujemy,
to dubantowska dolinka leżąca na wysokości 640 metrów nad poziomem morza. Wokół polanki znajdują się oryginalne i ciekawe geologicznie skały, porośnięte częściowo jałowcem. Góruje nad nimi Czajakowa skała o wysokości 707 metrów nad poziomem morza. Ma ciekawą budowę geologiczną, zbudowana jest z czerwonych i zielonych radiolarytów. Zostawiamy za sobą malowniczy wąwóz, podchodzimy do górnej części polany. Z tego miejsca łatwo można dostrzec najwyższy szczyt całego masywu Pienin, wysoką, 1050 metrów nad poziomem morza. Pasmo gór z wysoką to tak zwane małe pieniny, które wbrew nazwie są wyższe od pienin właściwych, ale nie mają tak urozmaiconej rzeźby. Nieduże zbocza i strome ściany skalne porośnięte są jałowcami, przeróżnymi trawami, tużycą, ziołami, kwiatami, mchem i porostami. Zielone znaki prowadzą nas w górę, początkowo ścieżką pośród świerków i jałowców, a następnie szeroką drogą do Rówienki, malowniczego zakątka położonego nad Kamionką. Tu rozdzielamy się. Jedna grupa podąża dalej, aby zdobyć wierzchołek wysokiej. A druga grupa, po przekroczeniu potoku, kieruje się w stronę zielonych, pachnących łąk. Szlak prowadzi nas coraz wyżej. Zza wysokich drzew wyłaniają się zalesione pasma Beskidu Sądeckiego. Oni idą pod rozdziele, pod przełę, idą w lewo, w kierunku na rozdziele, a nasi idą w prawo. Ta potężna wieża to telewizyjna stacja przekaźnikowa na Przechybie. Po prawej stronie od Przechyby, za świerkami, ciągnie się pasmo Radziejowej z najwyższym szczytem Beskidu Sądeckiego, Radziejowa, który ma 1262 metry nad poziom morza i daje nazwę całemu zachodniemu pasmu. Dalej w prawo widoczne są wiatrołomy z kikutami połamanych drzew. To sąsiedzi Radziejowej, Wielki i Mały Rogacz. Nazwa pochodzi od ich wyglądu, który przypomina dwa rogi. Ścieżka prowadzi nas za kosami coraz wyżej. Jest bardzo ciepło. Błękitne, prawie bezchmurne niebo łączy się z soczystą zielenią majowych łąk i mieszanych lasów, w których dominują jodły, buki i jawory. Ładny widok, jak poddać sobie można i popatrzeć. Ta jasna zieleń. Przecież to piękne jest. Na jałmużnę. Grzbiet małych pienin, którym podążamy, ma długość 14, a szerokość 4 km i jest niezwykle atrakcyjny dla miłośników swobodnego kontaktu z przyrodą. Im wyżej wchodzimy, tym szersze panoramy otwierają się przed naszymi oczami, a jest na co patrzeć.
jaworki. Tak, to są jaworki i tam jest wąwóz Homole. Idąc z tego grzbietu Trzech Koron w prawo, widzimy taką skośną skałę. To jest Góra Zamkowa. Jak dobrze pójdzie, będziemy na niej. Następnie widać taką trójkątną skałę. Takim pionowym jak gdyby. To jest Sokolica. To jest Sokolica. A naszym celem jest w prawo, idąc jeszcze dalej, troszkę bliżej ten grzbiet, tą przeorany taką drogą. To jest autostrada. To jest nasz cel. Czyli teraz sobie idziemy cały czas granicą, tym grzbietem, trawersem, aż tam. To będzie chyba ze 20. I 4, 24. A ta górka z przekaźnikiem, to tak jak już wspomniałem, ta góra andezytowa, pochodzenia wulkanicznego. Niebieski szlak doprowadził nas na Durbaszkę, 934 metry nad poziom morza. Jest to następny doskonały punkt widokowy. Kiedyś były to tereny uprawowe łemków z jaworek. W latach 50., 60. granica wyglądała w ten sposób, że był to 5-metrowej szerokości pas ziemi oranej. Ścieżka, która prowadzi granicznym szlakiem, jest bardzo ciekawa. Las po lewej stronie rzednie i ukazuje się nam przepiękny widok na ośnieżone Tatry. Grzbiet Tatr to są Tatry Bielskie, od lewej strony do grzbietu na dół schodzącego w prawo. Te Tatry Bielskie są jak gdyby pod kątem prawie że do głównego grzbietu Tatr, prawie że pod kątem 90 stopni. Mm-hmm. A one to wyglądają jakby były takim parnym przed. I te najwyższe szczyty to jest Płaczliwa Skała, Murań, Hawrań. Mm-hmm. I widzimy następny szczyt, to jest Łomnica. Później mamy Baranie Rogi, Durny i w prawo z tyłu Lodowy. Tatry Bielskie leżą w całości na Słowacji. Najwyższym szczytem jest Hawrań, który wznosi się na 2152 metry ponad poziom morza. Przed nami kopulaste wzniesienie położone 898 metrów nad poziomem morza. Ta niewysoka i bezleśna góra to wysoki wierch. Obchodzimy górę z prawej strony i odpoczywamy chwilę, czekając na grupę, która poszła na szczyt, aby obejrzeć rozległą panoramę na słowackie i polskie Karpaty. Przed nami jeszcze około 1,5 godziny marszu na Szafranówkę. Trasa, którą wędrujemy, nadal jest bardzo atrakcyjna krajobrazowo. W większości prowadzi terenami odkrytymi, z pięknymi widokami na Pieniny, Tatry, Gorce, Beskidy oraz Góry Słowacji. Mijamy ciemny czub Rapsztyna, wchodzimy na kopiaste wybrzuszenie grzbietu Cyrchle, który jest krańcem dawnych terenów łemkowskich. Widoczna jest stąd wieś Jaworki z dawną cerkwią z 1798 roku oraz coraz rozleglejsza panorama na pasmo Radziejowej. Sztabnica. Sanatorium. Sanatorium. Budowlani. A tam wieża. Tutaj koleżanka tam wieża. Wspinamy się kamienistą drogą przez las na okazały i częściowo zalesiony stożek Szafranówki. Spękana ziemia dopomina się wody, a my odpoczynku. Szafranówka ma 742 metry nad poziom morza. Na jej stokach znajduje się trasa narciarska oraz wyciąg orczykowy. Stąd również mamy przepiękne widoki na pobliską Palenicę i tor Saneczkowy, należące nad Dunajcem Krościenko. Dunajca na dole Dunajec. Szafranówka została za nami. Od Palenicy oddziela ją tylko przełęcz Maćkówki. To już ostatni etap do pokonania. Podejście na 722 metry nad poziom morza.
Tu można wreszcie odpocząć i posilić się. Jeszcze raz sprawdzamy na mapie przebytą trasę z Jaworek na Palenicę. Ładny kawałek drogi przeszliśmy dziś. Żegnamy piękną panoramę słowackich Tatr z wyraźnie widoczną Łomnicą i wyciągiem krzesełkowym zjeżdżamy do Szczawnicy. Okoliczne zbocza górskie pokryte są przepięknymi lasami, które mają ogromny wpływ na mikroklimat miasta. Dzięki niemu i obecności źródeł wód mineralnych miasto wyspecjalizowało się w leczeniu dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, schorzeń narządu ruchu i innych.